Witajcie w dniu kolejnym. Zaczynamy zabawę z orlenowaniem. Zobaczcie, jaka blacha przyjechała. Folię zdzieramy i klej na niej zostaje. Także jest, powiem wam, że masakra. I teraz jeśli chodzi o orynhaki. W tym miejscu będziemy mieli punkt najwyższy. I ten najwyższy punkt, żeby śnieg nam ich nie zrywał, to musimy wyznaczyć w ten sposób. Mamy ułożone dachóweczki i ten narząd dachówek, który tu idzie, jak montujemy rynhak, to ma to być w linii, nie może wystawać. I wtedy mamy pewność, że śnieg, który będzie nam spadał, nie zerwie nam tych dachówek, a woda będzie wpadała. Ta część dachówki wchodzi mniej więcej w okolice połowy. Także spoko. I mamy to wyznaczone. Pierwszą znaczę sobie 15 cm około od krawędzi. I tak ją przykręcę. Ją jego. Mamy firmery? Tak, firmery. Tak przykręcę tego pierwszego rynhaka i... No. Te pasy chwilowo tylko górą są złapane gwoździami, żeby nic nam tutaj nie piętrowało, a zaraz rynhaki nam całą robotę zrobią i całe te pasy tak naprawdę przymocują. Dobra, trochę sobie to teraz przesunę już albo zabiorę, żeby nie przeszkadzało. No i lecimy z pierwszym hakiem. Następny będzie nam ustawiał tu. Cyk, to ustawimy to w poziomie, to nie bardzo, bo tu musimy mieć spadek. Pyk, pyk, trzyma się. Lecimy teraz, wyznaczymy spust i przemierzymy sobie odległości. Mamy mieć na metrze 3 mm spadku. Ten spust będziemy robili w miejscu słupka narożnego. Czyli tu sobie przemierzymy zaraz, co my tu mamy mieć. W miejscu słupka narożnego. Zresztą tu możemy sobie zrobić to w ten sposób, że zmierzymy sobie od krokwi do krokwi. Cyk, 70. 70 od krokwi do krokwi. Krokiew ma 8, słupek ma 14, czyli musimy mieć 77 cm. Pyk. I tu mamy teraz mieć spust. Z rynhakiem cofamy się od spustu, myślę, że tak z 20 cm. Zrobimy. Można i 15 nawet w zasadzie. 15 zrobimy. Pyk. I tu będziemy mieli rynhak. I teraz musimy przemierzyć odległość stąd do środka tamtego rynhaka. I podzielimy sobie i wyjdzie nam wtedy rozstaw do środka 745,5, 746 nawet. Dobra, 745,5.
i rozstaw tak, żeby było w okolicach 60 cm, czyli 745,5 podzielimy na 60, wychodzi 12,5, tak jakby, czyli zrobimy tutaj 12 rynchaków. 745,5 podzielimy na 12, 62,1, i znaczymy po 62,1 od tych kresek. 62,1, 62,1, i masz nasz dalej punkty po 62,1. I teraz tą odległość mamy mieć na każdym metrze 3 mm. Na każdym metrze mamy mieć 3 mm niżej. Czyli różnicy mamy mieć 745,5 7,45 razy 3, czyli mamy mieć 22 mm, 2,2 cm różnicy. Tą deskę wiemy, że mamy w poziomie 2,2, zrobimy 2,5 cm różnicy. Jak tu mamy 1,4 do deski, 1,4, to tu mamy mieć 3,9 w tym miejscu. 3,9, pyk. Dobra, rynchak niepotrzebny. O, i tu w ten sposób możemy go spokojnie już kręcić i dzięki temu mamy zachowany ten 3 mm spad na każdym metrze. I stąd już puszczamy sznur, zaczepimy go sobie tu pod to, myślę, i po kolei możemy na tych kreskach już montować wszystkie rynchaki. Montujemy ten. Teraz lecimy sznureczek, zaczepiamy tutaj pod ten spód i po kolei na wszystkich tych punktach mocujemy rynchaki. Teraz tak, ten następny już musi iść lekko w drugą stronę, więc tu przemierzymy to sobie. Dobra, tą też poradzę chyba. Przemierzymy to sobie 100, czyli tu zrobimy 3 mm wyżej, więc jak tu było 3,9, to tu zrobimy 15 w bok, to tu zrobimy 3,6, pyk, i 15 cm odejdziemy, pyk, i tu też będzie rynchak. Którego zaczepiamy? Tato? Wiesz co, nie, trzeba było zrobić tak, o, wkręcić farmerka. Pyk. Wkręcimy farmerka sobie i zaczepimy tutaj. Tam możesz, tam masz drugą wkrętarkę, to drugiego tego wkręcisz. Nie masz wkręta? Albo gwoździa wbij. Cokolwiek, żeby sznurek zaczepić tylko, nie? No, dzisiaj dzień telefonów. Pół dnia straciliśmy na kombinowaniu, co z tą blachą robić tak naprawdę. Tutaj jeszcze nie będzie aż tak mocno to widoczne, no bo tu mamy rynny i jest też od tyłu, ale na wiatrownicach będzie bieda. Cała ta blacha, wszystko to, co jasne widać, zresztą potem zejdę na dół, to pokażę. To jest katastrofa.
Dobra, daj mi go tutaj. Jednego jeszcze. Ja od razu tego wkręcę. Tego ostatniego od razu wkręcę. Tępa strzała. I tu złapiemy. No i zaraz jak zamontujemy rynnę, to bierzemy się za ten pas już nadrynnowy. Dawaj. O, i teraz lecimy już w ten sposób. Tak, żeby tylko nie odpychało nam sznurka. Jest luźno. Pyk. No i tak w ten sposób lecimy do końca i wrócimy tutaj na spust. No i teraz widać, jak przekładam do dwóch rękaków, jest ładny spadek, wystarczająco. Dokręcam jeszcze po 4 farmery wszędzie, plus dół pasa na samych łączeniach. O, pa. Pyk. Ja myślę, że nie ma co tutaj szkodować, jak ma zerwać. Pyk. Już pewnie by trzymało, ale też dodatkowo będzie całą płaszczyzną rynkach dolegał. Więc jak najbardziej na plus. Jak najbardziej na plus. I zaraz powyginamy sobie kąt, tylko przemierzę. Powiesimy najpierw rynnę, musimy powiesić w sumie, potem dopiero rynhak, ale przemierzę sobie tutaj ten kąt, żeby już to miało ręce i nogi. Bo później jak będzie rynna, to mi będzie niewygodnie to zrobić. No. Jeszcze te gwoździe muszę zagiąć. Opa. No i będzie można to już dopinać i brać się zaraz za wiatrownicę. Pyk. I jeszcze tutaj. Pyk. No i tu jeszcze jeden rynhak dla mnie. Wezmę sobie tylko poziomkę. Najpierw rynnę trzeba będzie. Jeszcze tam dwa dekle trzeba znaleźć gdzieś w pudełkach. Lewy i prawy. No i teraz tutaj ma być w drugą stronę spadek. Dokładnie tak. Tak mamy poziom.
i tutaj od spustu znowu znaczymy 15 cm. Pyk. I tu nam zostaje 58, czyli idealnie. Założymy sobie poziomkę. Muszę niżej kreskę dać, bo nie będę widział. Jest. I tu rynhaczek w ten sposób. Żeby mi się to nie przesunęło. Jeszcze sprawdzimy kontrolnie. O. Jest elegancko. Jest elegancko. Pewnie wystarczyłyby dwa naprzeciw, ale w jakimś celu te cztery dziury są zrobione, więc o tak o, w ten sposób. No i tu myślę 8 cm i 10 tam wejdziemy i będzie spoko. Czyli tutaj robimy taki sam kąt, co nachylenia dachu. Dobra, bierzemy się za powieszanie rynien. Masz metrówkę przy sobie? Owszem. Owszem. O, tak o, o. O tak o, i tutaj mamy mieć 8 cm, więc na pewno trzeba w tamtą. Żeby się nie rysowało. Choć ją odepniemy jeszcze. Teraz możesz śmiało. Jeszcze 2 centy. Tak by to miało zostać już. Dobra, możesz mi podawać tu. Możesz mi podawać. Mamy rynnę zarzuconą już. Opsa. Nie, tutaj nie trzeba. I lecimy teraz z pasami. Pas nadrynnowy wrzucamy tylko tak, żeby on wchodził tutaj w rynnę, żeby woda, która ścieka, nie zalatywała nigdzie tutaj pod spód. I na gwoździk. I zaraz będziemy tu naklejali taśmę. Trochę krótsze te gwoździki mogłyby być. Można zaraz wchodzić i tu po kolei, po krawędzi kleić taśmę tą dwustronną. Co? Tutaj, po tej krawędzi w górę. Na to będziemy naklejali, nie? O, tu już nic nie przykładam, nie przybijam do deski, dlatego że tu jeszcze pójdzie zaraz wróblówka i wróblówka nam to wszystko przytrzyma ładnie. Ja to w zasadzie mogę nawet taką na górę nałożyć. Tak to ma lecieć. O. I elegancko do tych deseczek teraz. Następna.
O, zobaczcie, tutaj doskonale widać, jaka jest blacha. Pokażemy, inwestor mówi, żeby powiedzieć nawet jaka firma. Przywiozła to. W rublówki można szykować, Tomek. One tam w pudełku są, te plastikowe. W chlebku, no. I następną obróbeczkę jeszcze daj mi. Od razu podłożymy pyk. To muszę odkręcić tą wróblówkę. Czekaj, ja to jeszcze przybiję. Pyk. Pięknie. Teraz to wymierzymy i będziemy mogli robić już tą obróbkę boczną. Czyli to zrobimy sobie na 110. Idę utnę i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, mamy wróblówkę pomontowaną. Dopiero pod koniec montażu zobaczyłem, że kamera mi się wyłączyła. Muszę jeszcze domówić chyba ze dwie baterie. Ale przynajmniej pokażę z tej strony, jak to mniej więcej wyszło. Muszę jeszcze ściąć tylko tą membrankę. Wróblówka zmontowana jest na gwoździki skrętne do deski czołowej. W ten sposób. Taśma dwustronna. Tam będzie nawet widać, bo do samego końca jest ona, jeśli chodzi o rynnę, to ona 5 cm wystaje. Tak jak to pokazywałem. A tutaj będzie widać, wystaje poza obrys. I założyłem sobie jedną dachówkę, żeby powymierzać tutaj obróbkę, tak jak ona ma mniej więcej wyglądać. No dzisiaj dzień praktycznie stracony, dlatego że no walczyliśmy długo z tą blachą, nie widzieliśmy za bardzo co z nią zrobić. No ale wybieramy, kombinujemy, przekładamy, wybieramy. Tam gdzie klej nie odchodzi, to po prostu używamy to na miejsca, których nie widać, tak jak na przykład tutaj pas nadrenowy ten. Natomiast tam gdzie jest to widoczne, to po prostu kombinujemy i jak się nie da nic wybrać, to próbujemy to czyścić, a jak się da to schować, to próbujemy to schować. Także no jest trochę przekładania kombinacji, no ale nic nie poradzisz. Taki materiał przyjechał, nie dało się tego przewidzieć, dzwoniliśmy do sprzedawcy, to oczywiście ręce umywa i mówi, że wina jest nasza, że źle jest, była przechowywana blacha. No blacha była przechowywana dobrze, była przykryta, zabezpieczona, nie była narażona na słońce, bo tego słońca nie było, ona przyjechała praktycznie na koniec września, więc nie była na nic narażona, no ale no co, no nic nie poradzisz. Nie ma szans, żeby coś z tym wywalczyć, także kombinujemy, bawimy się, no i przez pół dnia była walka z tym. No i nauka oczywiście systemu tego orędowania, bo ja nigdy nie robiłem też orędowania tego metalowego, więc też musiałem chwilę popatrzeć, co w ogóle jest. Ale już jesteśmy w domu. Niestety dzisiejszy dzień uważam za stracony, ale może nie tyle stracony, jak nauka. Pokażę zaraz jeszcze tutaj, jak ten spust zrobiłem. No i jutro już polecimy, zamontujemy, mamy powyginane już obróbki
na wiatrownicę, także jutro je tylko szybko zamontujemy i lecimy z tej strony już z dachówką. Tutaj jeśli chodzi o spust, wycięty otwór w ten sposób. Jeszcze może go poprawię, może nie jest to najestetyczniej, chociaż nic tu się nie dzieje, jest podginałem lekko do dołu, podbijałem, wezmę jeszcze młoteczek, troszkę popodbijam to, może bardziej, żeby nic tu nie klinowało. Spadek elegancki. Tu musimy zostawić sobie dwa rzędy dachówki, nie będziemy jej kładli na razie, dopóki nie będzie uchwytów do odgromówki, dlatego że tu uchwyt będzie montowany pod dachówką i do tego uchwytu nad dachówką będzie szła odgromówka już, więc te dwa rzędy tymczasowo zostawimy, ale z tamtej strony całą połać możemy spokojnie układać. Także jutro myślę, że z tym tematem już ruszymy. Na drugiej stronie będzie trochę więcej miejsca, tam można się bardziej z tymi rysztowaniami porozkładać, także mam nadzieję, że trochę bardziej uda się coś tam nagrać. No już wiem też tak naprawdę, co mamy w tym całym zestawie, wiem jak to działa, także troszkę wyraźniej to pokażemy. No a dzisiaj trochę tak na wariackich papierach, jeszcze ta bateria mnie zdenerwowała i ta blacha swoją drogą też. Aha, i tutaj jeszcze nie wiem czy też tak macie, bo to z tego tytułu, że ta dachówka wystaje. Tak jak tutaj widać, to wysunęliśmy właśnie trochę orędowanie. Widziałem na niektórych zdjęciach w internecie, że tak to się robi, więc tutaj też oczywiście ta dachówka musi zostać popodcinana. No i tu już pierwsza leci w ten sposób. Połóweczka. Ustawimy to sobie, linię porobię w paru miejscach od wiatrownicy, żeby tą pierwszą ustawić. Bo nie wiem jak to tutaj będzie szło. Tu muszę mieć 1,5 cm luzu w tym miejscu. Ale myślę jakoś to ustawimy, poradzimy sobie z tym. Jutro będziemy walczyli. Mamy kolejny dzień. Z wczorajszego niestety nie wszystko się nagrało. Zamówiłem już kolejną baterię. Nową. Także powinno być lepiej. Zaczęliśmy tamtą stronę układać. Zaraz pokażę w jaki sposób wiatrownicę wymyśliliśmy, nie wiem, stąd może coś tam będzie widać tej strony, tego kawałka, albo przyjdziemy tutaj. Pewnie nic nie będzie widać. Z drugiej strony wejdziemy. Dzisiaj ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Także dopiero w poniedziałek wracamy. No wiatrownicę w ten sposób. Na razie tylko tą część robimy, dlatego że nie chcę z góry. Na stropie mamy do szczytów rusztowania. Nie chcemy ich tu znosić już, także zakończymy tą stronę i wtedy rusztowanie przerzucimy sobie na drugą i zrobimy obróbki tej części. No a tutaj tak to wymyśliliśmy. Dla inwestora się podoba. To dla mnie najważniejsze. Powiem wam, że mieliśmy trochę batalii, bo okazuje się, że dachówki każdą trzeba dodatkowo szlifować, te krańcowe. A tutaj są te elementy, zaczęliśmy składać, też okazało się, że musimy to ścinać, ale tu są takie ślady, więc wychodzi na to, że tak być powinno. Wychodzi na to, że tak być powinno, no i zaraz przejdę tam do sąsiadów. U nas jak zwykle pada. Dachówkę wozimy busem po 16 paczek. Jeszcze ten transport dzisiaj zrobimy tylko i tyle. No i tu musimy czekać, no musimy czekać na te uchwyty do odgromówki i na te uchwyty do paneli fotowoltaicznych. Także tu możemy tylko dolecieć do rogu takim skosem i to wszystko tak naprawdę. Więc no co, no tak to się prezentuje. Na górze dachówka wentylacyjna, co piąta, także w rozstawie co metr.
Mi się podoba, dla inwestora też, więc wszystko jak najbardziej ok. No rynnę zawiesiliśmy, no to musi padać, nie ma innej opcji. Myślę, że wiata będzie dość ładna. Samego układania, no nie wiem, chyba nie ma co pokazywać. Może drugą stronę, jak będziemy układali, tam będzie więcej przestrzeni trochę, to może tam coś nagramy. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby pokazać sam proces układania. No tutaj, tak jak widać, jest to układane na mijankę. Zaczyna się połówka, następna cała połówka. I tak w tą stronę się rozchodzi, więc musimy takim klinem lecieć. No i tutaj będą też po samej desce wiatrowej będą szły uchwyty do odgromówki, więc tu też musimy poczekać, więc tylko dojedziemy do pierwszej krańcowej i tyle, ale to zamkniemy w poniedziałek i przerzucimy sobie rusztowanie na drugą stronę. No i tak naprawdę jeżeli uchwyty nie przyjdą, no to skakujemy rozbierać strop, doszalować tamtą część. Jeszcze tu 15 paczek, także chyba ze 3 rzędy jeszcze położymy dzisiaj i będzie tyle. Zaraz i tak 15, my pracujemy do 15. W dniu dzisiejszym, wczoraj kaleczyliśmy się, walczyliśmy tak naprawdę z tą blachą obróbkową. Także pół dnia było stracone. No ale dzisiaj już to poleciało, porobiliśmy wiatrownice boczne. No i ta dachóweczka, cały dzień u nas pada, także co chwilę się chowamy. I dobra, lecimy, kończymy to i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się.